targi teleinformatyczne CeBIT. 19 hali targowych, takich jak ta za moimi plecami, setki wystawców, a wśród nich polskie firmy, a co najważniejsze, Politechnika Wrocławska. Telewizja studencka Styk specjalnie dla Was odwiedziła Hanower, aby poznać świat nowych technologii. Organizatorzy CeBIT-u ocenili tegoroczną edycję targów jako najsilniejszą w ostatnich latach. Wśród 4000 wystawców ze 120 krajów znalazła się oczywiście Politechnika Wrocławska. Nasza uczelnia prezentowała dwa stanowiska. W ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości zespół z Politechniki Wrocławskiej stworzył aplikację SmartFit. Służy ona wspomaganiu treningów tenisisty lub osób zajmujących się innym sportem. Na naszym stanowisku prezentujemy akurat scenariusz służący wspieraniu tenisisty, treningu tenisowego. Niestety nie mogliśmy ustawić tutaj pełnowymiarowego kortu tenisowego, więc wspieramy się grą PlayStation. Jak to działa? Tenisista ma na sobie 4 czujniki rejestrujące ruchy. Po wykonaniu zagrywki system rozpoznaje jej typ, a następnie ocenia na podstawie próbek wcześniej zebranych od profesjonalisty. Jak często macie problem z wybraniem filmu na wieczór? Aplikacja HomeNet Media sama wybierze film dostosowany do Twoich preferencji. Wybrany utwór muzyczny czy film zostanie odtworzony automatycznie lub ręcznie na urządzeniu dostępnym w lokalizacji użytkownika. Przejście do innego pomieszczenia spowoduje kontynuowanie odtwarzania filmu czy muzyki na innym urządzeniu dostępnym w nowej lokalizacji. Na targach w Hanowerze można było także zobaczyć walkę robotów mini sumo, a to za sprawą koła naukowego Konar. Zainteresowanie jest całkiem duże, nie tylko wśród dzieci, które najbardziej interesują się robotami, ale również wśród ludzi dorosłych. Podchodzą, pytają się, co to jest, co one robią, jakie jest ich zadanie, ale też bardzo dużo ludzi pyta, czy to są gotowe zestawy lub czy my je jakoś sterujemy. Są bardzo zdziwieni tym, że to są roboty autonomiczne, które same walczą ze sobą. A czy ktoś na przykład chciał kupić od Was takiego robota? Tak, jedna osoba pytała się, czy gdzieś takie zestawy można kupić. Powiedzieliśmy, że nie, bo to wszystko wykonujemy sami w ramach naszego hobby. A planujecie kiedyś sprzedaż? Jeśli znajdzie się klient. Mini sumo to oczywiście nie jedyne roboty, które można było zobaczyć podczas targów. Dla odmiany roboty studentów z Niemiec grają w piłkę nożną. Wszystko oparte jest na kamerach. My analizujemy ich obraz. Robimy podgląd całego boiska za pomocą kamer, dlatego właśnie potrzebujemy pełnowymiarowego boiska do rozegrania prawdziwego meczu. Tak właśnie robot lokalizuje samego siebie. Potem rozpoznaje piłkę, wie więc co kopnąć. Także za pomocą kamer rozpoznaje bramkę i wie, gdzie kopnąć. Roboty podczas CeBIT-u nie tylko zabawiały zwiedzających. Zupełnie inne zadanie miały 3 roboty stworzone na potrzeby projektu Proteus. Jego celem było stworzenie zintegrowanego, mobilnego systemu wspomagającego działania antyterrorystyczne i antykryzysowe. W skład systemu wchodzą również samolot bezzałogowy z kamerą termowizyjną oraz mobilne centrum dowodzenia. Tysiące firm i jeden cel – zwrócenie uwagi klienta. Sposób na jabłko wydaje się być przekonujący. Oko wielu zwiedzających przyciągnął dachujący samochód, na szczęście będący tylko symulatorem niebezpiecznych wypadków. Informujemy więc, że podczas zdjęć nikt nie doznał obrażeń. Fani czterech kółek mogli zobaczyć także najnowsze modele BMW. Na 3000 metrów kwadratowych powierzchni można było znaleźć również rozwiązania dla przemysłu, takie jak wodoodporne ekrany dotykowe, najnowsze gry i aplikacje oraz samotestujące się oprogramowanie. Polska jako kraj partnerski ustawiła wysoko poprzeczkę dla przyszłych współorganizatorów wydarzenia. Ponad 180 polskich wystawców udowodniło, że jesteśmy krajem innowacyjnym, kreatywnym i otwartym na współpracę. Czekamy na kolejne targi CeBIT.